Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na szybką recenzję książki Ameryka, dom podzielony Andrzeja Kochuta. Zacznę może od tego, że Ameryka, dom podzielony to jedna z pierwszych książek wydanych w nowym wydawnictwie, a w zasadzie w imprincie wydawnictwa otwartego. Nazwa tego imprintu to Szczeliny i ma się specjalizować właśnie w wydawaniu literatury faktu. No i mały spoiler, jeżeli będzie wydawać takie książki jak właśnie Ameryka, dom podzielony, no to myślę, że mamy kolejne świetne miejsce do obserwowania literatury faktu wydawanej na polskim rynku. Jeżeli chodzi o autora tej książki, Andrzeja Kochuta, to jest to amerykanista, specjalista do spraw nowych mediów oraz autor podcastu po amerykańsku. Tak więc osoba dosyć mocno siedząca w temacie Stanów Zjednoczonych, a oczywiście o tym właśnie jest ta książka, jak można wnioskować z samego tytułu. To jest książka, która opowiada o najnowszej historii Stanów Zjednoczonych, o tym, co dzieje się tam współcześnie, o różnych społeczno-politycznych bolączkach. Tak naprawdę przede wszystkim o okresie prezydentury Donalda Trumpa i Joe Bidena. Także naprawdę bardzo, bardzo świeża rzecz. Ona też jest bardzo aktualna pod takim kątem, że jeden z ostatnich rozdziałów to jest rozdział dotyczący rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tak więc naprawdę jest to bardzo, bardzo świeżutka rzecz, która przybliża nam w taki naprawdę bardzo prosty i przystępny sposób to, co właśnie w tych Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach się działo i dzieje. Bardzo dobrze obnaża wszystkie problemy, z jakimi boryka się amerykańskie społeczeństwo. Totalnie obala ten mit amerykańskiego snu, który wydaje mi się, że może już nie jest tak powszechny, jak był kiedyś, ale jednak wciąż wiele osób ma takie wrażenie, że Stany to jest w ogóle jakaś utopia i idealne miejsce do życia. Niestety nie. Autor w bardzo brutalny sposób, a w zasadzie nawet nie brutalny, po prostu mówi jak jest. W bardzo taki prawdziwy sposób się z tym rozprawia. Mówi o tym, jak wygląda tam na przykład dostęp do opieki zdrowotnej, jak wygląda tam edukacja, opieka społeczna, dostęp do urlopu macierzyńskiego czy też tacierzyńskiego, które w zasadzie nie istnieją tak naprawdę. Za wszystko trzeba sobie zapłacić. Nie ma żadnego takiego wsparcia właśnie ze strony państwa. Nie jest to zupełnie państwo opiekuńcze. No i myślę, że po przeczytaniu tej książki już chyba nikt nie pomyśli, że to jest miejsce, w którym dobrze się żyje, bo tam dobrze się żyje tylko bogatym. Niestety to jest jakby kolebka kapitalizmu i bardzo dobrze widać, że bogaci się bogacą, a biedni ubożeją. I to tutaj bardzo głośno wybrzmiewa. Ale nie tylko, bo autor też bardzo mocno skupia się na stosunkach międzynarodowych z Chinami, z Rosją, z tym, jak to wyglądało za czasów prezydentury Trumpa, jak to wygląda teraz za czasów Bidena, co się zmieniło. Dużo jest właśnie na temat polityki zagranicznej USA, tego, jak Stany Zjednoczone poradziły sobie z pandemią, ale jest też na przykład wspomniany ruch Black Lives Matter i w ogóle podniesione kwestie rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Także naprawdę wszystkie takie najbardziej aktualne tematy, jakie możecie sobie wyobrazić i o jakich w ciągu ostatnich 5 lat słyszeliście w mediach, zostały tutaj poruszone. Nie jest to książka jakoś bardzo rozbudowana i bardzo rozwinięta. Ona raczej porusza takie podstawy i myślę, że będzie idealna na początek takiego zaznajomienia się z tematem Stanów Zjednoczonych. Właśnie dla osób, które są ciekawe, ale trochę boją się sięgać po jakieś bardziej skomplikowane książki. To myślę, że Ameryka, dom podzielony będzie właśnie świetnym początkiem, bo jest to takie wprowadzenie do tematu, omówienie pewnych kwestii, a raczej bardziej zasygnalizowanie, że taki problem istnieje. Ale autor tutaj za mocno nie rozwija tych wątków, ale myślę, że jeżeli coś Was zaciekawi, co przeczytaliście właśnie w tej książce, to spokojnie na rynku znajdziecie książki, które dany temat rozwijają. Na przykład w serii amerykańskiej wydawnictwa Czarnego, która zresztą jest tutaj wspomniana. Na przykład jest wspomniana książka Nomadland o tym, jak to się stało, że emeryci tak nagle zubożeli, że musieli sprzedać swoje domy i zamieszkać w kamperach. Także spokojnie te wątki można odszukać w innych książkach i zgłębić je znacznie bardziej niż zrobił to Andrzej Kochuć w swojej książce. Bo no właśnie, jeżeli nie jesteście osobami początkującymi, jeżeli wiecie już co nieco na temat Stanów Zjednoczonych i czytacie takie książki, jak właśnie seria amerykańska wydawnictwa Czarnego, no to tutaj nic Was nie zaskoczy i raczej bym sobie tę książkę, wydaje mi się, że odpuściła, bo tak jak wspomniałam, jest to książka dobra dla początkujących, gdzie autor tylko sygnalizuje pewne problemy i tak bardzo przystępnie po prostu podchodzi do tematu. Jest to też pewien wycinek historii, tak naprawdę te ostatnie lata Stanów Zjednoczonych, więc też naprawdę jest tutaj wiele rzeczy, które można by było uzupełnić. Ale z drugiej strony, gdyby autor chciał opisać wszystko, no to wiadomo, książki o wszystkim nigdy nie są dobre. Także na pewno będzie to książka świetna na początek dla osób, które chciałyby dopiero zacząć zaznajomienie się z tematem Stanów Zjednoczonych. Na przykład dla mnie taka była, bo ja nie jestem jakąś znawczynią właśnie Stanów Zjednoczonych i niektóre książki, choćby właśnie ze wspomnianej już przeze mnie kilkukrotnie serii amerykańskiej, wydają mi się trochę za ciężkie i mam obawy przed sięgnięciem po nie w związku z tym, że być może brakuje mi gdzieś tam jakichś podstaw i właśnie dlatego tych książek nie zrozumiem, no to wydaje mi się, że to właśnie będzie taka dobra, solidna podstawa do rozpoczęcia zgłębiania tego tematu. To też jest książka naprawdę bardzo dobrze napisana, bardzo przystępnie, bardzo przyjemnie, w ogóle nie czuć, że czyta się na jakieś trudne tematy, a tematy są naprawdę ciężkie, bo są społeczno-polityczne, tak jak wspomniałam na początku, i nie są to raczej przyjemne rzeczy, także można się spodziewać, że jednak nie będzie to lekka i przyjemna lektura, a o dziwo czyta się ją naprawdę bardzo dobrze, bardzo szybko, w ogóle nie czuć takiego ciężaru tematycznego tej książki. Można ją bez problemu przeczytać na 2 razy i wynieść z niej kawałek jakiejś tam wiedzy w pigułce. Także myślę, że jest to świetna sprawa, dla mnie to są 4 gwiazdki na 5, ja właśnie jestem
taką osobą początkującą, powiedzmy, gdzieś tam w tym temacie Stanów Zjednoczonych. Także mimo tego, że wiele z tych rzeczy wiedziałam i słyszałam, że one się działy i myślę, że większość z nas jednak gdzieś tam o nich słyszała, to mamy tutaj też pewną, choć może niezbyt szczegółową analizę tego, jak do tych rzeczy doszło, dlaczego tak się działo, a nie inaczej. No i właśnie ta książka może być takim idealnym przyczynkiem do tego, aby jakiś temat, który nas tutaj wybitnie zainteresował, zgłębić za pomocą innych książek. Ode mnie zdecydowane polecenie, tak jak wspomniałam, 4 gwiazdki na 5. Na pewno będę miała oko na inne książki wydawane w wydawnictwie Szczeliny. Koniecznie dajcie znać, czy Wy już mieliście okazję tę książkę czytać, a jeżeli tak, to czy Wam się podobała i jakie jeszcze książki w temacie Stanów Zjednoczonych polecacie. Może zrobimy sobie tutaj w sekcji komentarzy taką właśnie polecajkę książek w temacie Stanów Zjednoczonych. Także jeżeli czytaliście coś, co Wam się bardzo podobało, to koniecznie dajcie znać. Ja postaram się swoje polecajki też gdzieś tam przypiąć w komentarzu i być może wzajemnie zainspirujemy się do sięgnięcia po jakąś książkę. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Wydawnictwu Szczeliny bardzo dziękuję za udostępnienie egzemplarza do recenzji, a Wam bardzo dziękuję jak zawsze za obejrzenie tego filmu do końca. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!